Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na Techno Session. Dzisiaj chcieliśmy zaprezentować 6 technologii, które są dziełem m.in. Politechniki Warszawskiej i spółek, które są kierowane przez, zakładane przez pana Rafała Gnojnickiego, prezesa spółki Synaptize. Chciałem serdecznie zaprosić prelegentów tutaj na scenę, będzie nam łatwiej. Proszę bardzo. Jako pierwszy chcieliśmy zaprosić naukowców z Politechniki Warszawskiej, którzy przedstawią grafen, czyli jego zastosowanie w technologiach. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Nazywam się Mariusz Zdrojek i reprezentuję tutaj dzisiaj firmę NanoEmi. Jest to młoda firma typu spin-off, która istnieje od niedawna na rynku, a wykiełkowała właśnie z Politechniki Warszawskiej. Inicjatorem, pomysłodawcą tego, o czym powiem, jest Wydział Fizyki. Do tego zaprosiliśmy na pokład Wydział IHIP z Politechniki Warszawskiej i Instytut Badań Stosowanych i razem stworzyliśmy właśnie firmę typu spin-off, której ideą jest właśnie wykorzystanie grafenu do stworzenia technologii produkcji nanokompozytów, które z kolei mają służyć jako szerokopasmowe ekrany promieniowania elektromagnetycznego z dość szerokiego zakresu, zaraz o tym powiem. Naszym celem jest opracowanie, wdrożenie tej technologii, stworzenie materiału, który będzie posiadał różną funkcjonalność w zależności od tego, do jakiej aplikacji dążymy. I kilka słów może o samej... nie działa. O samej technologii. Kompozyty, których sercem właśnie są nanostruktury węglowe, głównie grafen, składają się z tych płatków grafenowych, bo to jest główny budulec, ten istotny budulec tych nanokompozytów i różnego rodzaju polimerów, które możemy formować w dosyć kontrolowany sposób. Są to formy metaliczne, zwracam na to uwagę z uwagi na to, że typowe materiały ekranują w tej chwili w większości wykonane są na przykład z metalowych siatek miedzianych czy aluminiowych lub ferrytów. Technologia, którą opracowujemy, daje nam materiał o dość dobrej wydajności, jeśli chodzi o ekranowanie. Szacujemy tutaj, przewidujemy w zależności od funkcjonalności materiału tą efektywność ekranowania na poziomie 30-40 dB w szerokim zakresie od 10 MHz do 20 GHz, z tym, że naszym głównym celem jest pasmo telekomunikacyjne i radarowe, czyli między 2 a 12 GHz. Do tego funkcjonalność naszego materiału przewiduje dość dużą elastyczność. Tu z prawej strony widać przykładowe zdjęcia tego materiału, właśnie nanokompozytu polimerowo-grafenowego, który widać, że jest dość elastyczny i w zależności od kompozycji ma różną funkcjonalność, chociażby z punktu widzenia przepuszczania zwykłego światła widzialnego, więc w zależności od pewnych zastosowań również projektujemy nanokompozyty, które będą przepuszczać światło na poziomie większym niż 80%. Kolejną zaletą tego materiału jest obniżona waga w porównaniu do tego, co w tej chwili jest dostępne na rynku. Aby ten pomysł wypalił, tutaj zaprzęgamy nowe mechanizmy ekranowania promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie. Wachlarz aplikacji jest dość szeroki, tutaj wymieniłem kilka, zaczynając od bardzo prostej ochrony wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych codziennego użytku,
przed promieniowaniem właśnie elektromagnetycznym poprzez ochronę ludzi tak naprawdę przed tym promieniowaniem, ale są również bardziej skomplikowane aplikacje jak powłoki antyradarowe czy różnego rodzaju filtry stosowane w telekomunikacji lub ochrona bardziej skomplikowanych urządzeń różnego rodzaju. Tutaj nie będę tutaj omawiał każdego z tych zastosowań. W dużym skrócie tyle, jeśli chodzi o naszą młodą firmę, która dopiero co startuje. Jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami lub chciałby przedyskutować dokładniej, zostawiam kontakt i bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo. Chciałbym zaprosić teraz naukowców, którzy zaprezentują nowoczesne technologie stosowane w przemyśle lotniczym. Naukowców z Politechniki Warszawskiej, proszę. Witam Państwa. Chciałem przedstawić Państwu pewien taki rzut oka na projekt kluczowy nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. To był duży projekt, zaangażowany w niego było wiele uczelni z kraju, a z Politechniki, jak widać, 5 wydziałów, które uczestniczyły prawie we wszystkich z 14 zadań. Ja przedstawię Państwu efekty komercyjne zadania drugiego, które uzyskaliśmy w Politechnice Warszawskiej. Po pierwsze, analizator modalny. Umożliwia on badanie funkcji odpowiedzi częstotliwościowej frezarki zamocowanym narzędziem. Brzmi paskudnie skomplikowanie, ale pewna wartość uzyskiwana dosyć łatwo. Minimum części rzeczywistej umożliwia ocenę stabilności maszyny i skłonności do drgań i stanu maszyny. A więc jeżeli będziemy systematycznie monitorować ten wskaźnik, możemy wcześniej określić, kiedy maszyna powinna być poddana jakiemuś uprzedzającemu remontowi. Działanie programu jest bardzo proste. Wystarczy włączyć program i następnie uderzać, jak szybko się da, w trzpień zamocowany we wrzecionie. Po chwili program podaje nam gotowy wynik. Nic nie trzeba o tym wiedzieć. Analiza modalna sama w sobie dosyć skomplikowana i programy komercyjne znane na świecie mają to do siebie, że do ich obsługi potrzeba kwalifikowanego personelu, stąd często nie są używane. My dajemy ofertę przemysłową do używania tego w sposób bardzo prosty. Możemy automatycznie generować raport. Oczywiście możemy zobaczyć trochę więcej szczegółów, gdyby ktoś był zainteresowany. A następnie wykonać następny eksperyment. Prosto, łatwo diagnozujemy wrzeciona, bez żadnych trudności. To oczywiście trochę sprzętu trzeba do tego kupić, no bo to my oferujemy program, ale sprzęt jest ogólnie dostępny. Nasza oferta to niewyłączna licencja na oryginalne oprogramowanie, pomoc w kompletacji, wsparcie we wdrożeniu, no i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Jest to gotowe, program na półce. Druga rzecz to analizator błędnych ruchów rzeczy szybko obrotowych. Każdy obracający się wał ma 1 stopień swobody, obrót, ale niestety ma także 5 innych stopni swobody niepożądanych. No cóż, powszechną praktyką jest statyczne badanie po prostu trywialnego bicia, które w ogóle nie jest zresztą błędem ruchu, tylko błędem geometrycznym. Trzeba badać błędne ruchy. Co się dzieje z tym naszym rzeczą? Program, który stworzyliśmy, ułatwia bardzo wnikliwe i głębokie badanie też ze stosunkowo prostą obsługą. Może być wykorzystany specjalny czpień albo wprost na wrzecionie frezarki. Łatwa konfiguracja, łatwa analiza otrzymanych wyników. Możemy także wykorzystać niedokładny wzorzec, który najpierw tarujemy przy niskich obrotach, a potem uzyskujemy wyniki właśnie z niedokładnego wzorca. Jak zwykle trzeba kupić trochę hardware'u, który jest dość kosztowny. Ponownie oferujemy licencję niewyłączną na oprogramowanie, pomoc w kompletacji, uruchomienie. Trzecia oferta, którą skierujemy do przemysłu, a właściwie do ewentualnego producenta, to jest sonda narzędziowa, która umożliwia pomiar zużycia ostrza niezależnie od normalnych funkcji sondy narzędziowej. Tutaj mamy jej widok i panel czołowy, jak ona działa, a tutaj pewne zasady działania, co najistotniejsze dla zainteresowanych na czerwono, parametry tej sondy, parametry, jakie można nią uzyskać.
oferujemy potencjalnemu producentowi licencję na dokumentację oraz wsparcie w uruchomieniu produkcji. I wreszcie nasze największe osiągnięcie to układ ADONIS, automatyczna diagnostyka ostrzy narzędzi skrawiających, który umożliwia wykrywanie kolizji, niepożądanego zetknięcia się elementów orobiarki, wykrywanie katastroficznego, gwałtownego stępienia ostrza, diagnostykę zużycia ostrza, a także pełna dokumentacja przebiegu procesu. Prosta obsługa, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale jak widzimy, tu możemy wszystkie elementy, które nam są potrzebne, uzyskać, ustawić. Korzyści to znaczne zwiększenie wydajności, zmniejszenie liczby braków, czasu przestoju i kosztów narzędzi. Niezbędny sprzęt potrafimy pomóc go zakupić, a oferujemy znowu licencję i pomoc w uruchomieniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Ciąg dalszy przedstawi dr Wiśniewski. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, reprezentuję Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Wspólnie realizujemy projekt kluczowy lotniczy. Jest to największy, jeśli chodzi o budżet, projekt realizowany w naszym kraju. Całkowity jego budżet przeznaczony na realizację to prawie 116 milionów złotych. Konsorcjantów jest bardzo dużo. Jak gwoli uzupełnienia przedstawiam pozostałych. Jest to w sumie 10 jednostek z kraju i pod numerem 6 jest taka pozycja Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Jest to prawie 100 podmiotów gospodarczych, głównie z województwa podkarpackiego. Cele projektu, głównie ten projekt jest ukierunkowany na praktyczne jego zastosowanie, odpowiada realnemu zapotrzebowaniu przemysłu lotniczego, ale nie tylko. Okres realizacji jest dość długi, bo to od roku 2008 do końca listopada roku bieżącego. Całkowita ilość zadań to jest 15, bardzo obszernie. Natomiast jeśli chodzi o Wydział Inżynierii Materiałowej, który reprezentuję, są to 4 zadania o następujących tematach. Głównie w tych zadaniach koncentrujemy się na silnikach lotniczych, tutaj na tym lewym dolnym slajdzie mają Państwo przekrój przykładowego silnika najnowszej generacji, takie jak można spotkać w Airbusach. My zajmujemy się łopatkami, takich przykładowe są na drugim rysunku pokazane, do tak zwanego 6. rzędu. Zadanie, które jest tutaj realizowane, jednym z efektów jest uzyskanie materiałów metodą platerowania poprzez ich łączenie metodą wybuchową. Także tutaj macie Państwo przedstawione przykładowe takie obrazy uzyskanego materiału, jego mikrostrukturę. To zadanie jest realizowane z jednym podmiotem z Opola. Kolejnym takim rozwiązaniem, który powstał w wyniku tego zadania, jest wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych. Chodzi dokładnie o wióry tytanowe. Bardzo często jest tak, że nie wiadomo, co z tymi odpadami zrobić. Tutaj naukowcy z naszej uczelni wykorzystali tutaj jeden ze swoich pomysłów. Z wiórów można otrzymać pręt, który można następnie zastosować w lotnictwie, ale nie tylko. Kolejne realizowane zadanie to jest zadanie 10, które dotyczy zabezpieczenia łopatek lotniczych poprzez zwiększenie odporności zarówno na korozję, jak i na wysokie temperatury. Wiadomo, że podczas spalania paliwa w silniku lotniczym są temperatury rzędu kilkuset stopni. Przemysł lotniczy jest na tyle specyficzny, że musi zapewnić bardzo wyśrubowane normy i czynniki bezpieczeństwa. I tutaj to zadanie jest temu realizowane. Na tym rysunku macie Państwo przedstawione tak schematycznie
jak to się odbywa, że na warstwę T-metalu, czyli to może być na przykład łopatka lotnicza, nakładana jest druga warstwa, tak zwana międzymetaliczna, a następnie na tą warstwę międzymetaliczną nakładana jest również warstwa ceramiczna, chroniąca łopatkę przed wysoką temperaturą. I jak to wygląda w rzeczywistości? Po lewej stronie macie Państwo taką właśnie, takie naniesione dwie warstwy na podłoże, czyli od góry jest warstwa ceramiczna, trochę niżej warstwa międzymetaliczna o grubości około wszystko 20 paru mikrometrów i poniżej znajduje się warstwa podłoża. I dwa ostatnie zadania, które realizujemy, zadanie 11 i 12, dotyczy już odlewnictwa, czyli otrzymywania samych łopatek, uzyskiwania ceramicznych mas lejnych z wielu materiałów typu tlenek glinu, tlenek cyrkonu i coś, co jest nowe, tlenek itru, to jest zadanie 11, oraz węgiel krzemu, zadanie 12, to jest coś, co jest absolutnie nowego w skali światowej, także nawet na chwilę obecną w NASA nie udało się otrzymać form ceramicznych z węgliku krzemu. No tutaj Politechnika Warszawska wraz z Politechniką Rzeszowską i Pratt & Whitney Rzeszów takie zadanie zrealizowało, udało się takie formy wykonać. Cele, tak jak Państwo widzicie, staramy się tak tą technologię opracować, żeby ona była relatywnie tania, żeby produkty, te łopatki były możliwie jak najwyższej jakości, cały proces, żeby był innowacyjny, a jednocześnie ekologiczny. I to razem udaje się bardzo dobrze zrealizować. Slajd ten przedstawia przykładowy taki model klastra do łopatek lotniczych. Robi się to z wosku, następnie uzyskuje się formę ceramiczną, proszek posypuje. Na końcu jest gotowa łopatka, która jest wybijana. Jeśli chodzi o materiały, które stosujemy, są to materiały, które są dedykowane bezpośrednio dla przemysłu lotniczego. Głównie w oparciu też o nanokompozyty ceramiczno-polimerowe i to macie Państwo pokazane na dwóch lewych górnych obrazkach, czyli spoiwo z nanocząstkami tlenku glinu i z nanocząstkami SiO2. To są spoiwa tak zwane konstrukcyjne, które stosujemy. Na fotografiach poniżej są przedstawione przykładowe formy ceramiczne, te czarne to są z węglika krzemu według naszej koncepcji i według naszych składów i na sam koniec gotowy odlew, który spełnia wszystkie wymagania stawiane przemysłowi lotniczemu. Jeśli chodzi o wskaźniki i innowacyjność, o której wspomniałem, jeżeli Państwo zobaczą sobie tutaj w tej kolumnie i później w wierszu Politechnikę Warszawską mamy, jeśli chodzi o zadanie 11-12, mamy 5 zgłoszeń patentowych, w międzyczasie doszło 6. Jeśli chodzi o całą Politechnikę Warszawską, jest to liczba 10, więc ten wskaźnik jest, wydaje mi się, bardzo dobry. Natomiast on jeszcze wzrośnie do końca trwania projektu, czyli do końca listopada, tak przewidujemy. I oczywiście jesteśmy bardzo otwarci na współpracę, jeśli chodzi o Wydział Inżynierii Materiałowej. Współpracujemy z wieloma podmiotami z województwa mazowieckiego, ale nie tylko. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany informacjami dotyczącymi projektu, tam na stoliku przy słuchawkach są zostawione nasze materiały związane z projektem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Chciałbym teraz zaprosić zespół, który przybliży nam zagadnienie wykorzystania bioinżynierii w medycynie. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Ja nie będę przedstawiał jednej technologii, tylko kilka. Opowiem o tym, jakie zastosowania inżynieria może mieć w medycynie, jak tylko nauczę się przerzucać slajdy. Otóż coraz więcej inżyniera w medycynie, coraz więcej inżyniera w szpitalu. Szacuje się, że już niedługo mniej więcej 20% naszych dochodów będziemy przeznaczać na różnego rodzaju technologie medyczne. Pierwsza nasza technologia jest to implant dozębowy wydzielający leki.
Urządzenie zajmuje obecnie mniej więcej obszar dwóch zębów trzonowych. Jest urządzeniem całkowicie elektronicznym, sterowanym przez mikrokontroler. Posiada łącze telefonii komórkowej, żeby można je było programować z iPhone'a albo z innego telefonu. Lek pobierany jest poprzez membranę ze śliny. Urządzenie samo sobie przyrządza czystą wodę. Następnie sporządza roztwór leku, gdzie poprzez komputer, poprzez czujnik przepływu jest podawany do części policzkowej i na drodze elektroforezy lek wprowadzany jest do naczyń włosowatych policzka. Jeżeli pomyślimy o połykaniu insuliny, to niestety nic z tego nie będzie. Urządzenie zasilane jest dwoma bateryjkami zegarkowymi. Przeszło pierwsze próby na zwierzętach i pierwsze wstępne próby na ludziach, próby kliniczne. Urządzenie zakończyły się one powodzeniem. No niestety, jak na razie nie udało nam się znaleźć inwestora. Zwykle od dużych koncernów farmaceutycznych słyszymy, że urządzenie jest zbyt innowacyjne, no ale cały czas mamy nadzieję, że dorosną. Kolejny przykład to jest cewnikowanie. Otóż trzeba sobie zdawać sprawę, że mniej więcej 60% wszystkich zakażeń odszpitalnych, czyli takich, jakie dostajemy w szpitalu, pochodzi od cewnikowania. Główną przyczyną jest taka bakteria, która nazywa się Proteus mirabilis, która posiada taką cechę, że jest w stanie nawet wpełznąć do czystego normalnie obszaru pęcherza moczowego z wylotu układu moczowego, który jest zwykle trochę brudny. Przy czym jest to też typowy patogen żyjący na dłoniach personelu szpitalnego. Jest laser, jest. Proszę sobie... Może jest, ale go nie widać. Proszę sobie zwrócić uwagę, ten cewnik w dolnym rogu na czarnym tle jest to cewnik w 24 godziny po wprowadzeniu do przewodu moczowego. Proszę sobie wyobrazić, jak zostanie on wyciągnięty. Przynajmniej ja nie chciałbym być na miejscu lekarza ani pacjenta. Podobno zdarza się, że ganiają się po szpitalu całymi godzinami. Opracowaliśmy, to jest przykład, jak bakteria Proteus, nie wiem, czy to widać, jest w stanie podróżować, czyli nawet jeżeli nie zostanie wprowadzana podczas wprowadzania cewnika, to jest w stanie sama sobie wejść po powierzchni polimeru do środka. Opracowaliśmy specjalne pokrycie hydrożelowe, które nie tylko działa przeciwbólowo i powoduje, że zabieg cewnikowania jest bezbolesny. Badania kliniczne prowadzone były w szpitalu na Czerniakowie. To jeszcze bakteria ma z nim problemy. Żeby poznać przyczynę bólu, jaki występuje podczas cewnikowania, zbudowaliśmy specjalny system do pomiaru współczynnika tarcia o ściany przewodu moczowego świni domowej. I mierząc klasyczny cewnik, zrozumieliśmy, na czym polega problem. Otóż w przypadku wprowadzenia klasycznego, niepokrytego cewnika mamy do czynienia z tak zwanym tarciem zrywanym, podczas gdy opracowane przez nas pokrycie, to widać na dole, no po pierwsze współczynnik tarcia był niemierzalny, a po drugie no, był zdecydowanie inny miał charakter. Dodatkowo nasze pokrycia utrudniają znakomicie bakterii Proteusom wędrówkę w górę przewodu moczowego. Pierwsza generacja naszych cewników została już wdrożona do produkcji. Są produkowane w Bydgoszczy. Głównym rynkiem są Niemcy. Mamy szereg listów od urologów z niemieckich, że rozwiązaliśmy im w ogóle problem zakażeń odszpitalnych. Kolejna generacja, nowe typ pokryć jest w laboratorium. Obecnie prowadzimy rozmowę z koncernem dużym nad wdrożeniem tej technologii. Kolejna technologia, również zbliżona do tej stosowanej w przypadku cewników, są to pokrycia przeciwzakrzepowe. Pokrycie przeciwzakrzepowe zostało otrzymane metodą dość unikalną, mianowicie poprzez wytwarzanie, poprzez polimeryzację wolnorodnikową na granicy faz, także polimer tworzący pokrycie jest trwale zrośnięty z podłożem. Tu widać zdjęcie z mikroskopii akustycznej, odpowiedni gradient gęstości usieciowania, bo to jest hydrożel, powoduje, że układ krwionośny w ogóle nie widzi tego typu pokrycia. Pokrycie było testowane na polskiej protezie serca, aczkolwiek może być stosowane również do różnych innych implantów mających stały kontakt z krwią. Kolejna nasza działka to nanotechnologia. Nanotechnologia jest o tyle ciekawa, że w zasadzie cała mechanika komórkowa, czyli poczynając od 1 nanometra, jest to mniej więcej rozmiar jednej cząsteczki glukozy,
poprzez no, chyba najwspanialszego nanorobota, jakiego stworzył główny inżynier, czyli poprzez rybosom. Jest to cyfrowo sterowany nanorobot produkujący wszystkie białka, z jakich jesteśmy zbudowani, aż do mniej więcej 1 mikrometra, to jest rozmiar aksonu naszego układu nerwowego. Ten obszar to jest właśnie nanotechnologia i dlatego tak ważna jest ona w medycynie, bo doskonale współgra z tym, z czego jesteśmy zbudowani. Naszym pierwszym zastosowaniem nanotechnologii był system oparty o rezonans plazmonowy. Zbudowaliśmy go dla wojska. Jest to czujnik wykrywający bakterie, podstawowe bakterie zakaźne, takie jak ospa, dżuma, ebola, który zastosowaliśmy do wykrywania skażeń wojskowych, ale również opracowaliśmy podobne rozwiązanie do szybkiej diagnostyki chorób zakaźnych, jak również ruchów różnego rodzaju zakażeń drogą lotniczą. Urządzenie jest gotowe. Tu widać robot wykonany przez PIAP, na którym jest zamontowane. Robot był stosowany do testowania zakażeń biologicznych na poligonie wojskowym. Kolejna technologia oparta o nanocząstki. Jest to nasza oryginalna technologia otrzymywania nanocząstek z hydroksyapatytu, którą zastosowaliśmy do regeneracji kości. W tym przypadku jest to czaszka szczura. Nie zamierzamy wpływać na jego myśli, a jedynie zakorkować dziurę w czaszce. Wyniki są bardzo pozytywne. Nasze implanty są biodegradowalne i promują regenerację naturalnej kości. Po kilku miesiącach kość została odbudowana. Kolejna technologia to jest oparta o nanowłókna poliuretanowe, technologia otrzymywania protez naczyń krwionośnych. Tutaj głównym problemem jest to, że zwykłe struktury wprowadzane do naczyń krwionośnych niestety bardzo szybko pokrywają się skrzepem. Myśmy opracowali taką technologię, że nasze nanowłókna pokryte są specjalnymi ligandami białkowymi rozpoznawanymi przez komórki śródbłonka i taki implant samodzielnie pokrywa się naszymi własnymi komórkami śródbłonka i tak naprawdę jedyne powierzchnie, które są w stanie wytrzymać stały kontakt z krwią, krew jest bardzo silnym utleniaczem, to są właśnie nasze własne komórki śródbłonka. Kolejna technologia to są nanocząstki polisacharydowe do leczenia nowotworów. Tutaj powołaliśmy już 2 lata temu spółkę typu spin-off, nazywa się Nanovelos. Jesteśmy już po drugiej rundzie finansowania i przygotowujemy się do badań klinicznych. Nanocząstki polisacharydowe wykazują naturalną tendencję do gromadzenia się wewnątrz nowotworów i mogą służyć jako taki uniwersalny nośnik do podawania klasycznych znanych leków przeciwnowotworowych. Czyli bierzemy znany lek, pakujemy go w taki nośnik, podajemy dożylnie, a nośnik sam dostarcza go do komórek nowotworowych, przez co znakomicie obniża efekty uboczne terapii. Kolejne zastosowanie to są nanokryształy fluorescencyjne wyposażone w odpowiednie ligandy, które wykazują bardzo silną fluorescencję. Podane dożylnie gromadzą się w nowotworach i pozwalają na wykrycie nowotworów, na przykład nowotworów przełyku, jelita, no wszędzie tam, gdzie można zajrzeć. Po prostu nowotwór 24 godziny po dożylnym podaniu nanokryształów zaczyna być fluorescencyjny, zaczyna się świecić. Więc po pierwsze można go wykryć, a po drugie można go wyciąć bez zbędnego marginesu. Wycinamy tylko te komórki, które są groźne. No, ja to tylko jeżdżę i to właśnie wygłaszam różne szybkie wykłady. To jest tak naprawdę cała ekipa odpowiedzialna za to wszystko, co mniej więcej tu powiedziałem. Praktycznie każda z tych osób jest szefową spin-offu z Politechniki Warszawskiej, które i dziewczyny prowadzą, i chłopaki też. Prowadzą, bo już byłem oskarżany o seksizm, prowadzą spin-offy, prowadzą badania, zajmują się wszystkimi przedstawionymi tutaj zagadnieniami. Bardzo dziękuję. 10 minut. Jakieś pytania? Ile ma pan w portfelu? Żadne. Wdrożenie leku, koszty badań przedklinicznych to jest mniej więcej $20 milionów. Ale jesteśmy w połowie, także proszę się nie martwić. Parę technologii już mam na rynku. To są pokrycia do stentów wieńcowych wydzielające leki, cewniki i teraz... Przepraszam. Otóż wdrożenia w medycynie są niestety bardzo drogie, aczkolwiek to nie jest tak, że te pieniądze są nie do zdobycia. One są do zdobycia, jeżeli jest dobry pomysł,
można te pieniądze zdobyć. Najdalej jesteśmy obecnie z nanocząstkami polisacharydowymi do terapii nowotworów. Jesteśmy po drugiej rundzie finansowania. Wsparł nas, za co mu dozgodnie wdzięczny jestem, pan Sołowow, polski multimiliarder. Również jest zainteresowany kolejnymi spółkami. Mamy o tyle dobrą markę, że mamy już kilka produktów na rynku. Te cewniki są na rynku, nawet mam ze sobą, jakby ktoś z Państwa chciał wypróbować. To jest model damski. Modele męskie są mniej więcej dwa razy dłuższe, ale studenci stosują je również do picia piwa. Także jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda takie pokrycie hydrożelowe, trzeba to tylko zanurzyć w wodzie. Cewniki są rzeczywiście bezbolesne, podobno przy zakładaniu. Jeszcze jedna technologia, jaką mam na rynku, to są pokrycia wydzielające leki do stentów wieńcowych. One już są od 5 lat na polskim rynku. To jest obecnie kilkaset implantacji dziennie. Także rokujemy dość dobrze i szukamy sponsorów na kolejne technologie. Dziękuję. Pytanie jest takie, czy podwłoki muszą być trwałe, czy nie. Otóż, proszę Państwa, powłoka hydrożelowa do cewnika wykonanego z polichlorku winylu, zgodnie z polskim prawem, taki cewnik może przebywać w cewce morsowej max 48 godzin. W zasadzie nie stosuje się recyklingu cewników moczowych, także to pokrycie musi wytrzymać jednorazowe włożenie, no i potem jeszcze wyjęcie. W przypadku pokryć hydrożelowych do protezy serca, to jest już trochę inna sprawa, one muszą wytrzymać dużo dłużej. Z tego co wiem, najdłuższa implantacja protezy serca w Polsce, Wojtkowi, to było 1,5 roku. Choć oczywiście polska proteza serca jest projektowana na 3 miesiące. No ale pokrycie jest przez to, że zastosowaliśmy proces polimeryzacji wolnorodnikowej na powierzchni, pokrycie z poliwinylopirolidonu w tym przypadku jest trwale zrośnięte z podłożem, także możemy powiedzieć, że no, dopóki polimer się nie rozłoży, no to pokrycie się na pewno nie odpłucze, to ono się nie ma prawa odpłukać. To jest taki lasek sterczących nanostruktur, które w środowisku wodnym tworzą coś w rodzaju takiej szczotki. Odpychając białka odpowiedzialne za rozpoczęcie procesu krzepnięcia krwi, a tutaj obniżając współczynnik tarcia i utrudniając bakterii chodzenie. Dziękuję jeszcze raz i przepraszam, że zająłem tyle czasu. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, przed nami ostatnia prezentacja zespołów z Politechniki Warszawskiej i będą to technologie oparte o węgli krzemu. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Sochacki. Chciałbym opowiedzieć dzisiaj o materiale o węgliku krzemu. Ten materiał już się dzisiaj pojawił w zastosowaniach mechanicznych w lotnictwie. Oczywiście jest to zupełnie inna forma materiału. Do zastosowań mechanicznych stosuje się ten materiał najczęściej w postaci amorficznej albo polikrystalicznej, natomiast w przypadku przyrządów mikroelektronicznych musi to być materiał monokrystaliczny. Chciałbym powiedzieć tutaj przy okazji tego materiału o nowoczesnym obliczu ekologicznej energoelektroniki. Ekologicznym w tym znaczeniu mam tutaj na myśli oszczędności energetyczne związane z zastosowaniem nowego materiału półprzewodnikowego w przekształtnikach energoelektronicznych. Zapotrzebowanie na nowe materiały półprzewodnikowe ze strony przemysłu. Wszystkie w zasadzie konwencjonalne przekształtniki energoelektroniczne budowane są obecnie na półprzewodnikach, na przyrządach mocy w oparciu o technologię krzemową. I o ile można tworzyć jakiś dłuższy horyzont czasowy dla technologii krzemowej w przypadku technologii wytwarzania mikroprocesorów czy układów pamięciowych, to w przypadku energoelektroniki i przyrządów mocy możemy powiedzieć wyraźnie, że w przeciągu najbliższej dekady podejrzewam, że doczekamy się schyłku ery przyrządów krzemowych ze względu przede wszystkim na dynamiczne straty mocy przy przełączaniu tego typu diod i tranzystorów. Co nam oferują półprzewodniki szerokopasmowe? Przede wszystkim większą gęstość mocy w porównaniu z przyrządami krzemowymi, większą przewodność cieplną, czyli można tutaj mówić o dużo wyższym
odprowadzaniu ciepła bez dodatkowych zabiegów związanych z chłodzeniem tego typu układów i wyższe częstotliwości przełączania tego typu przyrządów. Pomimo, że technologia oparta na węgliku krzemu w zasadzie podejrzewam, że zawsze będzie droższa od technologii krzemowej, to postaram się Państwa przekonać, że ten bilans nakładów związanych na konstrukcję takiego przekształtnika no, może zrównoważyć koszty tych przyrządów półprzewodnikowych, a w zasadzie w przyszłości mogą być to rozwiązania znacznie tańsze. Dzięki znacznie zwiększonej częstotliwości pracy tego typu przekształtników można przede wszystkim zmniejszyć w znaczny sposób nakłady na elementy pasywne, czyli przede wszystkim na kondensatory i cewki indukcyjne używane w tego typu przekształtnikach. Można w znaczny sposób poprawić efektywność energetyczną tego typu przekształtników i zminiaturyzować przede wszystkim te rozwiązania. To znaczy układy falownikowe, układy przekształtnikowe na moce liczone od 30 załóżmy do 100 kW w zasadzie w wykonaniu klasycznym w oparciu o przyrządy krzemowe. To są urządzenia, które zajmują duże szafy 19-calowe i ważą co najmniej dziesiątki kilogramów, natomiast te rozwiązania są znacznie mniejsze, pozwalają obniżyć zarówno wymiary, jak i masę gotowych produktów. Dzięki tym wszystkim cechom tego materiału, o którym mówię, czyli o węglika krzemu, czyli wyższej częstotliwości przełączania, wyższej temperaturze, wyższej sprawności energetycznej, można w znaczący sposób zredukować koszty i zapewnić oszczędność energii przy pracy tego typu przekształtników. Przyrządy. Przyrządy w zasadzie pojawiły się, takie ambitne przyrządy, pojawiły się w zasadzie 3-4 lata temu. Myślę tutaj o przyrządach w klasie napięciowej 1,2–1,7 kV i o wydajnościach prądowych na poziomie co najmniej kilkudziesięciu amperów, a tak naprawdę przyszłość tej technologii to są przyrządy w klasie napięciowej 0,3 kV i dalej gdzieś na poziomie 10 kV. Takie są przewidywania. Politechnika Warszawska, biorąc udział w kilku projektach finansowanych z funduszy strukturalnych, z budżetu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, realizuje tego typu przyrządy w formie demonstratorów zarówno w technologii węglika krzemu, jak również kolejnego półprzewodnika azotku galu wytwarzanego na podłożach krzemowych. Przy czym obie te technologie, tutaj bardzo często pojawiają się polemiki na temat konkurencyjności tych obu technologii. W zasadzie tego się w ogóle nie boimy, jeżeli chodzi o tworzenie jakichś nowych inwestycji związanych z węglikiem krzemu i azotkiem galu, dlatego że ten drugi materiał, czyli azotek galu, w zasadzie jest predestynowany do pracy przy napięciach do 600 V i w zasadzie nie stanowi konkurencji dla przyrządów z węglika krzemu, które pracują w dużo wyższych klasach napięciowych, ale jednocześnie rynek tych przyrządów na napięcia do 600 V jest no, chyba największy, jeżeli chodzi o przyrządy energoelektroniczne. Jakie są zastosowania? No, tutaj wyraźnie widać na tym slajdzie, że na przestrzeni najbliższych 5 lat będziemy obserwować szczególny wzrost aplikacji tego typu przyrządu z węglika krzemu w napędach samochodów elektrycznych i samochodów hybrydowych. Druga taka branża to są pojazdy szynowe i kolejnictwo. Napędy dużych przemysłowych silników elektrycznych i przekształtniki dla fotowoltaiki. To są takie cztery podstawowe obszary zastosowań węglika krzemu. Co można zrobić? No już dzisiaj powstają takie pierwsze rozwiązania, o których mówiłem, czyli po lewej stronie widzą Państwo falownik trójfazowy o mocy 156 kW. Gęstość mocy około 50 kW na decymetr sześcienny, czyli widać, że taki przekształtnik można zamknąć w objętości 3 litrów. Także bardzo małe rozwiązanie, no nieosiągalne w zasadzie no, przy użyciu tranzystorów i diod krzemowych. Przekształtniki dla źródeł energii odnawialnych to chyba największy rynek w tej chwili, jeżeli chodzi o zastosowanie węglika krzemu. Powstaje coraz więcej firm, szczególnie na rynku niemieckich, oferujących przekształtniki o mocy na poziomie około 20 kW i sprawności dochodzącej nawet do 99%.
Pieśń w przyszłości w zasadzie na razie jeszcze to jest to przekształtniki dla energetyki wiatrowej, dlatego że ta branża wymaga półprzewodników na wyższe klasy napięciowe i tutaj w zasadzie przyrządy do 1700 V dostępne na rynku jeszcze nie pozwalają na wdrożenia akurat w tej branży, natomiast podniesienie klasy napięciowej na pewno da możliwość zastosowania również tych przyrządów w turbinach wiatrowych. Kolejne zastosowania to są oczywiście inteligentne sieci energetyczne. Jest to absolutna konieczność ze względu na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, coraz większą liczebność różnego rodzaju źródeł energii dołączanych do sieci energetycznych, sprzęganych z tą siecią. Wszystkie te źródła wymagają przekształcania energii, żeby je wprowadzić do sieci, żeby eksploatować te urządzenia, także tutaj to jest na pewno olbrzymi rynek na urządzenia energoelektroniczne. Wspomnę tylko krótko, bo to jest zupełnie odrębna branża, to już nie można tutaj mówić o energoelektronice, to jest to zastosowania węglika krzemu w urządzeniach na pasma gigahercowe, w szczególności w telefonii komórkowej i internecie szerokopasmowym. Warto o tym powiedzieć, dlatego że tam w budżecie tych firm, które obsługują, instalują BTS-y, stacje przekaźnikowe w sieci telefonii komórkowej. Energia elektryczna to jest koszt na poziomie, w zależności od sieci, od generacji wzmacniaczy, od 18 do 50%. Także udział w kosztach operacyjnych takiej firmy, koszt zużycia energii jest naprawdę gigantyczny. Tutaj każdy pojedynczy procent odgrywa dużą rolę i zastosowania specjalne, czyli zastosowania przede wszystkim w technikach wojskowych. Przyszłość tych przyrządów na węgliku krzemu to są oczywiście przyrządy w klasie napięciowej 10 kV i powyżej. Natomiast już dzisiaj, pomimo że niestosowane są te przyrządy jeszcze w napędach trakcyjnych, stosowane są w sprzęcie peryferyjnym, w urządzeniach oświetleniowych, w urządzeniach klimatyzacyjnych i są już pierwsze wdrożenia przede wszystkim japońskich firm, które stosują tego typu półprzewodniki w sprzęcie szynowym. Tutaj widzą Państwo, to są przekształtniki o mocy 140 kW o różnych wyjściach napięciowych. Z uwagi na to, że mamy dwóch producentów w Polsce, myślę, że ta współpraca też może gdzieś się pojawić w przyszłości i możemy tutaj tworzyć rozwiązania również dla polskich producentów taboru szynowego. Współpraca. No przede wszystkim to, czym dysponujemy, to kadra, która posiada doświadczenie w modelowaniu, wytwarzaniu i takich przyrządów na bazie zrealizowanych projektów, nie tylko w zakresie badań fundamentalnych, ale również demonstratorów, które były pokazane na jednym ze slajdów, no i dostęp do zaawansowanych laboratoriów. Szukamy oczywiście konsorcjantów, którzy mają pomysły, gdzie te przyrządy można by było zastosować. Jest szeroki wachlarz mechanizmów finansowania tych projektów, także myślę, że moglibyśmy tutaj, mając partnerów biznesowych, rozpocząć współpracę w zakresie wdrażania tej technologii w polskim przemyśle. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli są pytania, to prosimy o jedno ewentualnie, ponieważ czas nas goni bardzo. Rozumiem, że do Pana pytania będą w kuluarach, bo wszyscy uczestnicy tej części zostaną z nami troszeczkę dłużej po zakończeniu, więc będzie jeszcze okazja ewentualnie na zadanie pytań. Kto teraz? Chciałbym zaprosić Pana Rafała Gdańskiego, prezesa spółki Synaptize, żeby przybliżył nam technologie związane z dwoma spółkami BioAvli i EcoInventyka. Bardzo, bardzo prosimy. To jest dowód na to, że prawo powszechnego ciążenia działa również tutaj. Ale nie wiem, co z tym zrobić w tej chwili. Myślę, że nie będzie nam przeszkadzać teraz. Pomińmy to milczeniem może na razie. Ja zaraz spróbuję jakąś pomoc techniczną zdobyć. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Gnojnicki i faktycznie reprezentuję spółkę Synaptize, która jest zlokalizowana we Wrocławiu, także będę godnie reprezentował, mam nadzieję, godnie reprezentował Wrocław. Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Absolwentem inżynierii biomedycznej, dlatego z dużym zainteresowaniem słuchałem panów. Nie tylko dlatego, że mam takie zainteresowanie, ale również dlatego, że przedmiotem działania firmy Synaptize jest komercjalizacja, jest wsparcie nauki
w taki sposób, aby efektywnie właśnie taka PESA Bydgoska, czy NEWAG, czy jeszcze inne spółki międzynarodowe używały zdobyczy polskiej nauki. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o pierwszej spółce, którą zakładaliśmy kilka lat temu. To jest spółka o nazwie BioAvli. I tutaj to jest początek naszej współpracy z Politechniką Wrocławską. Kiedyś... Proszę sobie nie przeszkadzać. Okej. Kiedy niegdyś spotkałem panią profesor, z którą miałem wykłady kiedyś, panią profesor Halinę Podbielską, zainteresowała mnie pewną technologią, nad którą pracował zespół Politechniki, a myśmy tę technologię przekuli w produkt. Ten produkt opiera się na efektywnej, kosztowo bardzo innowacyjnej metodzie rozpoznawania szczepów bakterii. Zastanawiałem się też, jak można z zainteresowaniem pracować z bakteriami. Nie wiem, czy na sali jest jakiś mikrobiolog. Myśmy stworzyli zespół mikrobiologiczny, to nie było proste. Za każdym razem, kiedy opowiadaliśmy o projekcie, o idei, o technologii, mikrobiolodzy z pewną dozą niedowierzania patrzyli na to, co udało nam się zrobić. Natomiast nas przekonuje, czy przekonało do zajęcia się projektem tych kilka faktów, które są tutaj wymienione. Po pierwsze, bakterie występują wszędzie. Proteus, o którym pan wspominał, przysporzył nam nie lada problemów. Jest to bardzo wredna bakteria, przyznaję. Co więcej, odporność bakterii na antybiotyki i taka terapia celowana to jest coś, nad czym w tej chwili też pracuje świat, a koszty związane z oceną czy z detekcją bakterii dzisiaj są dość wysokie. Dlatego też rozpoczęliśmy całkiem niedawno współpracę z Nestle, który największą firmą na świecie, jeżeli chodzi o przemysł spożywczy, gdzie pan Eric Koenig, z którym mieliśmy szereg spotkań, absolutnie potwierdza nasze dywagacje i nasze przewidywania. Nad czym dzisiaj pracuje świat? Co dzisiaj jest tak istotne w zagadnieniach mikrobiologicznych w kontekście oceny i oznaczania kolonii bakterii? Przede wszystkim chodzi o to, żeby każda ocena, ten proces był tańszy, był szybszy i był bardziej skuteczny. Nasza metoda, o której chciałbym Państwu powiedzieć słowo, adresuje dokładnie te kwestie. Tych pięć cech, które są wypisane na slajdzie, to jest główna charakterystyka naszej technologii. Technologii, która daje bardzo szybko wynik. Technologia, która jest technologią skuteczną, ponieważ skuteczność oceniana, wyznaczana przez nasze urządzenie wynosi powyżej 95%. Najważniejsze jest również to, że badanie może wykonać niewykwalifikowany personel. Myśmy stworzyli swoisty robot laboratoryjny, który minimalizuje kontakt z człowiekiem. Dwie ostatnie cechy. Badanie jest nieinwazyjne, znaczy badanie jest nieniszczące, ma nieniszczący charakter próbki i bardzo ważne, że nie potrzebuje żadnych reagentów. Jesteśmy proekologiczni również. A na czym polega technologia? Technologia polega na zjawisku znanym od kiedy powstał wszechświat, czyli na ugięciu światła. Tak naprawdę światło lasera ugina się na przeźroczystej kolonii bakterii, niesie z sobą pewną informację. My tę informację przetwarzamy, powstaje z tego obraz widma dyfrakcyjnego i dopiero rozpoznawanie tego obrazu daje nam taką, daje nam pewność, swoistą pewność, tak jak wspominałem, powyżej 95%, że mamy do czynienia właśnie z proteusem, a nie z Escherichią coli. Jak technologia działa? Technologia działa w ten sposób, że urządzenie będące w gabinecie, czy też będące w firmie produkującej artykuły spożywcze, dokonuje samo posiewu, dokonuje samo inkubacji, dokonuje samo pomiaru. Ponieważ łączy się ze strukturą posadowioną w chmurze, porównuje swoje wyniki z obrazami referencyjnymi i dopiero wówczas przekazuje wynik danego badania. Cały proces jest zdeterminowany tylko i wyłącznie momentem uzyskania odpowiedniej wielkości kolonii bakterii. Znaczy w momencie, kiedy ona już jest na tyle duża, że urządzenie rozpoznaje z zadaną skutecznością dany szczep bakterii, wówczas dopiero zapala się zielona lampka i możemy wystawić ten wynik.
Tak wspominałem, szybkość jest bardzo istotna. Kiedy ostatnio rozmawiałem z panem profesorem Witkiewiczem ze Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu, wspomniał, to urządzenie byłoby dla mnie o wiele bardziej przydatne w przypadku na przykład podejrzenia zakażenia sepsą. Okazuje się, że przenoszenie materiału z jednego pomieszczenia do drugiego w obrębie szpitala w znakomity sposób obniża już prawdopodobnie skuteczność oceny danych kolonii bakterii, które są odpowiedzialne za pasocznicę. Bardzo istotne jest to, że mamy również zaszyty system wczesnego ostrzegania. Co to znaczy? Już po 4 godzinach możemy powiedzieć, że na pewno nie mamy do czynienia z bakterią taką i taką, a tych patogenów mamy bardzo dużo, więc ta informacja daje olbrzymią wartość dla diagnostyki, zarówno jeżeli chodzi o medycynę ludzką, jak i przemysł spożywczy, jak i weterynarię, bo to są te rynki, do których z urządzeniem będziemy się kierować. Istotny fakt. Dzisiaj, kiedy pobieramy próbkę, pobieramy materiał, czy to od zwierzęcia, czy to od człowieka i dokonujemy posiewu, na takiej szalce Petriego, którą Państwo widzicie w lewym górnym rogu, wyrasta mnóstwo kolonii. Są to bakterie fizjologiczne i bakterie patogenne. Nasze urządzenie radzi sobie ze zliczeniem całkowitej ilości kolonii, która wyrosła, czyli tak naprawdę mamy z jednej strony informację o statystyce, z drugiej strony informacje o patogenach, które znajdują się w danym wymazie, w danej próbce. Dokładność urządzenia jest zdeterminowana kilkoma systemami oceniającymi widma dyfrakcyjne. Stosujemy tutaj kilka metod statystycznych, ale o tym wolałbym Państwu nie opowiadać. To nie są moje kompetencje. No i teraz coś, co jest chyba najważniejsze. Całkowity koszt badania to szalka Petriego, agar i wymazówka. To jest wszystko, czego potrzebujemy. No oczywiście energia elektryczna i dostęp do sieci, ale o tym już nie wspominam. Niemal wszystkie kolonie bakteryjne, które chcemy zbadać, rosną na jednym medium. To jest jedna szalka. Jak wspominałem, urządzenie nie wymaga stosowania żadnych odczynników chemicznych, stąd relatywnie niski koszt badania. Badanie jest nieniszczące, więc za każdym razem będzie można sprawdzić metodą referencyjną, PCR-em, spektroskopią mas, czy nasz wynik, czy nasze badanie, tam gdzie są wątpliwości, jest poprawne. No i w końcu proste. Drodzy Państwo, od samego początku wierzyliśmy, że jeżeli zminimalizujemy kontakt osoby obsługującej z urządzeniem właśnie z tym procesem badawczym, to wartość całej technologii i całego urządzenia będzie o wiele większa. Od samego początku chcieliśmy zrealizować coś w rodzaju robota laboratoryjnego i to nam się udało. Urządzenie będzie dostępne na rynku w przyszłym roku, w drugim kwartale. Myślę, że warto podkreślać również te jego cechy. Jaką mamy konkurencję? Konkurencja to są duże koncerny, które produkują PCR-y, urządzenia do spektroskopii masowej, czy też metod chemicznych, natomiast tradycyjne metody eksperckie również stanowią swoistą konkurencję dla nas. Co nas przekonało do realizacji projektu, między innymi, to fakt, że nie musimy tworzyć rynku. Rynek bakterii, jeśli mogę tak sparafrazować, jest naprawdę szeroki. Publikacje w czasopismach naukowych potwierdzają skuteczność naszej metody. One są datowane już od roku 2009. Natomiast sukcesywnie każda kolejna publikacja jest już realizowana pod afiliacją firmy BioAvli. Zespół konsultacyjny składający się z jednej strony z osób odpowiedzialnych za mikrobiologię, ale z drugiej strony za kwestie związane z optyką, z automatyką, z rozpoznawaniem obrazów, to są tutaj te cztery osoby, które Państwo widzicie. Jak widzicie, to jest zespół międzynarodowy, bo pan David Bryers na co dzień mieszka poza Polską. I zespół projektowy, dzięki któremu cała technologia powstała, to jest również kilka osób, to są głównie ich przedstawiciele, to nie jest cały zespół. Natomiast na szczególną uwagę zasługuje pan Damian Andrzejewski, który jest również absolwentem Politechniki Wrocławskiej, inżynierii biomedycznej i to w jego głowie powstał cały koncept urządzenia.
Jeśli miałbym podsumować, powiedziałbym, że chcemy, nie boję się tego powiedzieć, chcemy w swoisty sposób zrewolucjonizować rynek rozpoznawania bakterii, rynek mikrobiologiczny. Urządzenie takie jak nasze nie jest absolutnie obecne w żadnym laboratorium jeszcze. Rośnie nam konkurencja za wielką wodą, natomiast jesteśmy dobrze przygotowani do tego starcia i uważam, że w przyszłym roku będzie o nas trochę głośniej, jeżeli chodzi o Biawli. Natomiast jeśli macie Państwo jakieś pytania do tej części, serdecznie zapraszam. Może faktycznie w kuluarach, bo wiem, że czas jest, chyba się skończył. Także serdecznie dziękuję. Serdecznie witam Państwa. Moje nazwisko Kasperczyk Damian. Mam przyjemność reprezentować firmę Ecoinventyka, której jestem prezesem zarządu. Mam nieco utrudnione zadanie, ponieważ już tylko ja stoję między Państwem a przerwą kawową, więc postaram się to jakoś szybciutko streścić. Proszę Państwa, na wstępie chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie i możliwość podzielenia się z Państwem uwagami na temat opracowanej przez Ecoinventykę innowacyjnej technologii, aby przedstawić jej atrakcyjność zarówno ekonomiczną, jak i ekologiczną. Kilka słów o kim my w ogóle jesteśmy. Ecoinventyka powstała w oparciu o program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3.1. Obecnie w 2011 roku współwłaścicielem Ecoinventyki obecnie jest Europejski Instytut Technologiczny z Wrocławia. Proszę Państwa, czym my się zajmujemy? Nie będę wymieniał wszystkich pozycji. Chciałbym jej tutaj zaznaczyć jedynie główny nasz sztandarowy produkt, który opracowaliśmy w tak krótkim czasie i już zdążyliśmy go też zaimplementować. Czyli jest to implementacja nie tylko na papierze, ale już wdrożona. Są nim kompaktowe bioreaktory trójfazowe do bioczyszczania powietrza, szczególnie z lotnych związków organicznych, a także z odorów. Dlaczego lotne związki organiczne i odory? Jak Państwo zauważą tutaj na tym rysunku, główne zanieczyszczenia powietrza to właśnie lotne związki organiczne. Tutaj są napisane w języku angielskim jako VOXy, czyli Volatile Organic Compounds i CO, czyli tlenek węgla. Poza tym także odory. Dlaczego one są tak niebezpieczne? Lotne związki organiczne po pierwsze są prekursorem ozonu, oprócz tego są kancerogenne, czyli negatywnie wpływają zarówno na nasze zdrowie, jak mógłbym śmiało powiedzieć także życie. Podrażniają oczy, uszy, krtań, cały układ oddechowy, uszkadzają nerki, wątrobę czy uszkadzają układ nerwowy. Proszę Państwa, kim są w takim razie nasi odbiorcy? Naszymi odbiorcami jest przemysł duży, który ma do czynienia z rozpuszczalnikami, czyli są to producenci farb, lakierów, przemysł samochodowy, przemysł gumowy, przemysł farmaceutyczny, przemysł papierniczy, przemysł drzewny i tak dalej, czyli tam, gdzie wszędzie występuje emisja lotnych związków organicznych. Kilka słów o samej technologii, którą opracowaliśmy. Obecnie znane jest kilka klasycznych technologii do eliminacji lotnych związków organicznych i odorów. Są to głównie technologie typu spalanie katalityczne czy technologie adsorpcyjne, absorpcyjne i tak dalej. Nasza technologia, tutaj dość dużo mówimy o mikroorganizmach, staramy podglądać się te procesy, które naturalnie zachodzą w przyrodzie i czerpać z mądrości przyrody, czyli wykorzystywać te procesy i tylko je intensyfikować w celu prowadzenia tych procesów szybciej i w gorszych troszeczkę warunkach i z większą wydajnością. W związku z tym procesy, które my prowadzimy, zachodzą w takim bioreaktorze już w temperaturze około 30 stopni. W porównaniu na przykład ze spalaniem katalitycznym, gdzie mamy do czyszczenia na przykład około 50 tysięcy metrów sześciennych na godzinę, spalanie katalityczne prowadzimy w temperaturze około 600-800 stopni Celsjusza.
W przypadku biodegradacji mamy temperaturę około 30 stopni, czyli ten zysk energetyczny do nagrzania takiej ilości wolumenu powietrza jest już ad hoc widoczny. Oprócz tego przy spalaniu potrzebujemy dodatkowego źródła energii, którym zazwyczaj jest gaz. Wtedy emitujemy dodatkową emisję CO2 i NOx-ów, bo wiadomo, my nie spalamy tych woksów w czystym tlenie, tylko w powietrzu, gdzie znajduje się około 70% azotu. Czyli konkludując, nasza technologia jest czysta na końcu rury. Nasze mikroorganizmy po prostu, ujmując to lapidarnie, zjadają te zanieczyszczenia, dając na końcu rury czyste powietrze. W aspekcie i w porównaniu na przykład z metodami adsorpcyjnymi jest to bardzo istotne. Nie przesuwają też tego zanieczyszczenia z jednego obszaru środowiskowego, mam tutaj na myśli powietrze, na przykład do węgla aktywnego. No bo w przypadku węgla aktywnego ten lotny związek czy odory zostają tam i musimy dalej coś robić. Pokrótce chciałbym powiedzieć, na czym polega sama technologia. Zanieczyszczone powietrze wpada do bioreaktora, gdzie współprądowo razem z recyrkulującą fazą ciekłą, która stanowi środowisko życia dla mikroorganizmów. W bioreaktorze są imobilizowane odpowiednie kultury bakterii, które są wcześniej zaadaptowane do danej grupy zanieczyszczeń występujących w konkretnym przemyśle. To, co jest istotne, ta adaptacja pozwala nam jakby osiągnąć taką Champions League wśród tych mikroorganizmów, aby te procesy zachodziły szybciej, gwałtowniej i w nieco gorszych warunkach i z konkretną oczywiście wydajnością. To, co jest istotne, my w pełni kontrolujemy ten proces, kontrolujemy wszystkie parametry procesu, takie jak pH, temperatura, natężenia przepływu fazy gazowej ciekłej, czyli wszystkie procesy także związane z pierwszym elementem, czyli absorpcją zanieczyszczenia w fazie ciekłej, następnie dyfuzją do mikroorganizmów, a także kontrolą grubości mikrofilmu, a także w konsekwencji tego wszystkiego samym procesem biodegradacji. To, o czym już wspominałem, chciałbym pokazać tylko porównanie w aspekcie też ekonomicznym możliwości wykorzystania procesów biologicznego oczyszczania w porównaniu z innymi technologiami. Jak Państwo zauważą, zarówno ze względu na przepływ powietrza oczyszczanego, a także na stężenie, biologiczne oczyszczanie powietrza charakteryzuje się największym możliwym obszarem zastosowania. Oczywiście każdy z tych technologii możemy zastosować. Chodzi tylko o kwestię opłacalności zastosowania technologii w danym obszarze, w aspekcie stężenia i przepływu powietrza. Tutaj pokrótce, ponieważ zazwyczaj dla inwestora jest istotne, ile to kosztuje. Pozwoliłem sobie porównać trzy wiodące technologie, czyli bioeliminację, biotechnologię naszą, spalanie katalityczne i adsorpcję w rachunku ciągnionym w okresie 10 lat. Jak Państwo widzą, adsorpcja i spalanie katalityczne charakteryzują się dużo wyższymi kosztami, aniżeli biotechnologia. Chciałbym powiedzieć to, co jest istotne. Pomimo tego, że my istniejemy relatywnie krótko na rynku, opracowaliśmy ten produkt, już udało nam się go wdrożyć. Te nasze wdrożenia możemy potwierdzić także referencjami, między innymi z KGHM-u w polskiej miedzi. Ta implementacja została wykonana dwukrotnie na głębokości 1000 metrów, gdzie oczyszczaliśmy powietrze wentylacyjne, głównie z H2S-u i innej siarki organiki, a także lotnych związków organicznych. Następne to są Aquanet, Zakład Gospodarki Odpadami i robiliśmy także projekt dla Nemak Polska. Jest to projekt do oczyszczania około 320 tysięcy metrów sześciennych powietrza na godzinę. Pokrótce chciałbym powiedzieć, że oczywiście mamy już powolutku konkurencję za wielką wodą. To, co jest istotne, podobne technologie, nie takie same, ale podobne technologie są już stosowane gdzieś w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ze względu na to, że mamy ograniczony czas, chciałbym w tym momencie podziękować Państwu. Nie wiem, czy mamy czas na pytania. Jeżeli nie, to zapraszam do kuluarów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, bardzo dziękuję za prezentację naukowcom, wynalazcom. Zapraszamy oczywiście do dyskusji tutaj już w kuluarach. Także jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo.